Nie wiem, czy wiecie, ale Dominikanie we Wrocławiu są już 800 lat. Co to znaczy dla tego miasta? Co to znaczyło w historii tego miasta? Co to znaczy dla każdego człowieka, który tutaj przychodzi albo mija ten kościół, czekając na tramwaj, autobus, albo po prostu idąc ze znajomymi na imprezę? Dominikanie we Wrocławiu i ty jesteś w centrum. Takie jest hasło, które chcemy wypromować, ale też chcemy wam opowiedzieć o tym, po co tu jesteśmy? Dla kogo tu jesteśmy? Dlaczego ty jesteś w centrum dla nas, a może dla kogoś jeszcze? Dominikanie we Wrocławiu, 800 lat. Czy to nas do czegoś zobowiązuje? Co tutaj się dzieje? Czy to są tylko bracia, którzy się modlą, głoszą kazania, czasami spowiadają, jeżdżą na rekolekcje? A może jest jeszcze wiele innych dzieł, które są bardzo ciekawe, niesamowite i dotyczą nie tylko nas, ale które współtworzą ludzie świeccy, współtworzą organizacje. Przychodzą tu ludzie różni, bardzo kolorowi i czasami z różnymi światopoglądami, pytaniami, wątpliwościami. Po co tutaj jesteśmy? Kim jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? To jest taka krótka seria filmików, które chcemy wam zaprezentować i siebie może z najlepszej strony i włączyć w to ludzi, którzy z nami współtworzą wielkie dzieło. Ten zakon założony przez świętego Dominika przed wiekami jest po to, by opowiedzieć o Bogu. Ale czy opowieść o pięknie, o dobru, o miłości, o prawdzie nie jest też opowieścią o Bogu? Bardzo was zachęcam, abyście byli z nami, abyście współtworzyli to dzieło. Dominikanie we Wrocławiu, i ty jesteś w centrum.